Dzień dobry. Kłaniamy się nisko. Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora. Pytanie na śniadanie w ten miły, niedzielny poranek. Proszę Państwa, kolejny wątek, kolejny temat, zapowiem dość skromnie, żeby nasz gość mógł rozwinąć ten temat, bo jest on naprawdę niezwykle interesujący. Preferowane smaki, a schorzenia narządów według medycyny wschodu. Wiemy, że ta ma wielu wyznawców, dlatego mówić chcemy, co smak ma wspólnego ze schorzeniami. O tym już teraz Bolor Fus, specjalistka medycyny chińskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy i bardzo nas to cieszy, że ponownie spotykamy się w naszym studiu. Dziękuję. Pytanie dość proste, które tak naprawdę otworzy nam drogę do poruszenia szczegółów tego, o czym chcemy rozmawiać. Mhm. Czy, jeśli mamy ochotę na dany smak, a wiemy, że Chińczycy wyróżniają ich 5, słodki, słony, gorzki, kwaśny i ostry. Mhm. Czy ochota na dany smak może nam podpowiedzieć, że organizm domaga się czegoś albo zgłasza nam sygnał, alarmuje nas, że być może pewna część naszego ciała nie domaga? Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś. Chińczycy przywiązują bardzo dużą uwagę do smaków i starożytni praktycy medycyny chińskiej odkryli 5 właśnie smaków, które wpływają na pracę poszczególnych organów. I zawsze należy pamiętać, że 5 smaków też jest przypisane odpowiednim porom roku. Czyli na przykład teraz jesienią powinniśmy więcej jeść właśnie produktów ostrych. Z czego to wynika? Wynika z tego, że smak ostry przede wszystkim usuwa z naszego organizmu patogen zimna i wiatru. Teraz na zewnątrz będziemy mieli chłodniej, coraz więcej wiatru i to jest czas, kiedy powinniśmy wzmocnić płuca i iltogrubę. I w medycynie chińskiej jest tak, że płuca to nie tylko organ odpowiedzialny za oddychanie, czyli pobieranie czystego tlenu i wydalanie dwutlenku węgla. Natomiast jest to organ, który w pierwszej kolejności styka się z wszystkimi bakteriami, wirusami i innymi drobnoustrojami, więc jest odpowiedzialne za budowanie naszej odporności. Ale chwila, muszę jedną rzecz uściślić, ponieważ miałem tę ogromną przyjemność spróbować kuchni syczuańskiej, czyli chińskiej, i pikantność według Chińczyków, a pikantność potraw według Polaków to dwie naprawdę różniące się sprawy, ponieważ macie zupełnie inne podejście do pikantnych potraw. One są bardzo ostre. Ale to nie chodzi o to, żeby przemóc się i zjeść waszą pikantność. Nie. Właśnie to jest ważne, że teraz za czym powinniśmy jeść, nie tylko chodzi o pikantne pieprz kajeni, dużo pieprzu białego na przykład, ale chodzi o pikantność w formie anyży, cynamonu, kminku. To są takie produkty też w kolorze białym, czyli czosnek, cebula, imbir. Są to produkty, które usuwają z naszego organizmu patogen zimny. Czyli wszystkie osoby, które mają zimne ręce, zimne nogi, bóle kręgosłupa, choroby płuc, katar, brak węchu. Często przy COVID-zie było tak, że patogen od razu łapał płuca, więc traciliśmy węch. I to wynika ze słabej odporności właśnie naszych płuc. I wtedy powinniśmy jeść więcej ostrych. Nie w znaczeniu, że ma być bardzo pikantne. Czyli to nie musi być chili, pieprz kajen, pieprz Ale właśnie czy pochodzenie ostrości ma znaczenie? Jak najbardziej tak. Mhm. Powinniśmy właśnie używać w formie pokarmu ostre niż w formie przypraw. Ale czy pochodzenie na przykład, czy to będzie z papryki, chili, czy... Nie ma... Generalnie tak. Mhm. Ale też nie może być za dużo ostrego. Z kolei jeżeli jemy za dużo ostre pokarmy, to wysuszamy płuca. Płuca lubią wilgoć, nie lubią suchości. Ja kiedyś dostałam czkawkę po ostrym. No, może więc się tak zdarzyć, więc może się, tak. Wszędzie musi być równowaga. Yin i yang. Nie może być za dużo i nie może być za mało. No następnym dobrze. Smakiem możemy od razu przejdźmy. Mhm. Możemy na przykład, jeżeli mówimy o suchości, to możemy powiedzieć o sercu. Mówi się, że smak właśnie taki gorzki bezpośrednio wnika w pierwszej kolejności do serca i to cienkiego. Mamy napisane, gorzki smak może usunąć ciepło. Tak, ciepło właśnie z naszego organizmu. Jak my jemy za bardzo pikantnie, to powinniśmy go równoważyć smakiem gorzkim. Czyli osoby z nadciśnieniem powinny jeść gorzkie potrawy? Tak, w ogóle gorzkie pokarmy usuwają z naczyń krwionośnych złogi cholesterolu, tłuszczu. A poza tym w ogóle gorzki smak działa, usuwa z naszego organizmu ciepło w formie gorączki, stanów zapalnych. I w czym się objawia takie ciepło w naszym organizmie? Wynika, może to być tak, wrzody w jamie ust, taki czubek języka czerwony, pikący, gorzki smak w ustach, to już świadczy o nadmiarze gorąca. Problemy z właśnie też z nadciśnieniem, z sennością, lękiem, niepokojem. Takie typowe objawy związane właśnie z sercem i z takim stresem. Ale gorzki smak no nie jest za przyjemny. Powiedzmy, że brukselka jest gorzka?
można jest, tak nazwać? Jest goryczkowata. To powiedzmy, że brukselkę. Ale jeżeli brukselkę ugotujemy, dosłodzimy, że nie będziemy czuć gorzkiego smaku, to to już się nie liczy? Nie, nie. Słodki smak, trzeba uważać ze słodkim smakiem. Sprytnie kombinowałaś, tak. Ale niestety medycyny chińskiej nie oszuka. Gorzki smak jest naprawdę dobry, nasz organizm tylko potrzebuje. On usuwa wszystkie trujące rzeczy w naszym ciele. Usuwa takie złogi wilgoci, czyli torbiele, guzę, rzeczy, które nie chcemy mieć w naszym organizmie. I najwięcej tego znajdziemy w różnych ziołach, na przykład mniszek lekarski, chmiel, walerianę, czyli wszystko, co buduje, tak naprawdę wzmacnia pracę serca, też według medycyny zachodniej. A lepiej zapobiegać niż leczyć, lepiej gorzkie w pokarmie przyjąć niż potem w lekach, bo leki przeważnie bywają właśnie gorzkie. Dokładnie. Bolor, jest mi bardzo przykro, odnoszę takie wrażenie, że rozmowa ta będzie należeć do niedokończonych, ale mamy pretekst, by spotkać się ponownie, ponieważ musimy omówić jeszcze kilka smaków, których nie poruszyliśmy. Prośba też do naszej redakcji, by te plansze, którą Państwu wyświetliliśmy na naszym ekranie, wrzucić na naszego oficjalnego Facebooka. Na pewno wszyscy z chęcią z niej skorzystają. Bardzo dziękujemy. Bolor Fus była naszym gościem. Dziękujemy bardzo. A Państwa zabieramy do kociego świata.